Witajcie moi kochani, z tej strony Mgiełka i mamy dzisiaj aktualizację świąteczno-wielkanocną. Tutaj widzicie koło mnie już ozdoby wielkanocno-świąteczne. Krzaczek z piórkami jakimiś, zielonego kurczaka. I tak, SSO przygotowało nam dzisiaj, już nie będę tego czytać wszystkiego, tylko powiem w skrócie, przygotowało nam dzisiaj szukanie jajek złotych i zadania z szukaniem jajek takich pisanek. Nowe Haflingery w apce, czyli trzy nowe maści pięknych Haflingerów na aplikacji Star Stable Horses. Można sobie wyhodować i ściągnąć do gry. No i nowego kotka od Frey, które ubóstwiam, więc na pewno go kupimy. No i to takie wam pokazałam ozdoby Fortu Pinta, bardzo ładne, wszędzie leżą pisanki, bardzo mi się podobają te ozdoby w tym roku. Oczywiście bardzo was przepraszam, nos mam zawalony, chora jestem, więc mój głos może być taki, wiecie, średni, ale aktualizację nagramy. I przepraszam, że aktualizacja z lekkim jakby przesunięciem, ale no niestety. Wiecie, mój program nagrywa dopiero na drugi dzień, ale to dobrze. Zrobicie sobie te zadania sami i później mnie obejrzycie. Ale po co ja tu jadę? Przecież to zadanie jest chyba... Nie, stop! To zadanie jest... Gdzie ono jest? Ono jest... Boże, ja myślałam, że ono jest Tiny Orvik. Dobra, wróć w Srebrnej Polanie. No i wiecie, pierwsza minuta, pierwszy fail. Dobra, nieważne. Jedziemy teraz do prawidłowej osoby. No widzę, ja nie robiłam tych zadań w tamtym roku, więc wybaczcie. O, sklepik. Właśnie, szukałam, a nie widziałam tego sklepika. Zobaczymy, co tutaj mają. Tutaj mają jakieś maski i tego typu rzeczy. Może coś sobie kupimy. Mamy mało kasy, wiem, ale... Tutaj maseczki królika, słodkie, jajko, może być, kurczaczki. Kurczaczki się na paradę przydadzą. O, taki królik. To jest chyba zwierzak do torby? Coś w tym stylu? Nie wiem. A to? Też chyba. Ale na to mnie nie stać. W ogóle założymy sobie torby i zobaczymy, czy są jakieś te zwierzaki. I jeszcze raz ale sklep, mega. Jeju. Normalnie jak w JPC. Wow, ale fajny czaprak, muszę go mieć. Ale drogi pewnie, ile on kosztuje? Co? 3 starcoinsy? Naprawdę, śliczne siodło, śliczne. Ja sobie to nakupuję się tutaj i trochę się przebierzemy tak wariacko, wiecie. Ale wow, i te kaski, kurczaczki, no nie mogę, po prostu złodziasne. Dobra, to weźmiemy ten żółty komplet, bo pasuje do tego konia. Tylko tak, czy będzie nas stać na to? Chyba będzie. Ile ja mam star coinsów? To możemy za szylingi kupić, super, dobra. Super. Jest good. To nie pasuje, weźmiemy chyba to żółte siodło. Ogólnie, o, tutaj ładne jest o głowie, ale jednak nie. Nie, to mnie rozwala po prostu, muszę to kupić później. Te owiki są ładne. Takie jak witraż. I to cukierkowe, ten cukierkowy czaprak mnie rozwala, on jest cudny. Kupujemy go. Ten czaprak jest też bardzo ładny, więc go kupimy. Siodło kupujemy. No co ja tu będę więcej mówić? Kupujemy wszystko, co ładne. No... Ładne to jest. I to jajeczko jeszcze pod tym na dole. To jest takie super. Lagi oczywiście są, ale no nic dziwnego. O, tutaj ładna jeszcze sukieneczka jest.
No, ale nie, no, weźmiemy takie jakieś. Nie będziemy tutaj szaleć, bo szylingów i orlik też nie mam za dużo. Ubierzemy się tutaj na żółto kurczaczkowo i będziemy jechać dalej, bo nie spędzimy przez całego odcinka na kupowaniu tych różnych rzeczy, więc. Okej. Cel końców mi trochę było, bo owijki kupiłam, ale co tam? Nie, tego nie, bo mi jednak tak siodło, to żółte by pasowało. Chociaż zielone jest ładne, ale żółte weźmiemy. Okej, ale ten czaprak to jest nie tylko na święta, chociaż są jajeczka na boku namalowane, ale i tak się przyda na przykład, nie wiem, w ogóle tak. Bo pasuje do tego konia ten żółty kolor, więc jest. No i coś jeszcze dla siebie, może to z królickiem kupimy sobie. Istnieje. I pięknie. No. Tak jak obiecałam, inwentarz sprzątnęłam. A było trudno. Wiosenne porządki zrobiłam. No. I tak możemy wyjść i robić te zadania. Wiem, że trochę, że głupio wyglądam w tym wszystkim, ale nie, no nie jest tak źle. Przynajmniej będziemy mieli jakieś pamiątkowe ciuchy z tych zadań. No i wio. No. I zobaczyć, czy się nagrywa. Okej, okay, małe cięcie, wszystko jest w porządku, wszystko się nagrywa. Śliczne jajeczko tutaj widzieliśmy na murku przed chwilą. I jedziemy dalej do Srebrnej Polany. Podwózek nie będę przecinać, bo jeszcze sobie coś pogadamy w trakcie. I będziemy jajek szukać, ale pomyślałam, że nie będę nagrywać tych wszystkich miejsc z tymi jajkami, bo jak tak się przypatrywałam na stronie, to jest ich naprawdę dużo. To jest u Barneya, zaczyna się w Srebrnej Polanie od Harolda, później jest Barney, plac Aiden, to jest Iris, później jest upadek gubernatora, to jest Leonardo, Stajni Jorvik chyba też ktoś, naprawdę nie pamiętam tego wszystkiego, więc wybaczcie. Ale jest naprawdę dużo miejsc, więc zrobimy sobie to podstawowe tylko. Okej, okay, cześć Magdalena. Wesołej Wielkanocy. Jesteś gotowa na świętowanie Wielkanocy w stylu Jorvik? Co? Nigdy nie świętowałaś Wielkanocy? No jak nie świętowałam? Świętowałam wszystkie te. Co rok świętuję. A to, przepraszam, nie Harold, Felix. Ojeju, ja dzisiaj po prostu nie jestem sobą. Coś po prostu ze mną jest dzisiaj nie tak. Grubo nie tak. Chciałam pojechać do Jorvik, widzicie, promem. Felixa z Haroldem mylę, nie wiem. Coś ze mną jest nie tak. Dobra, teraz będziemy szukać pisanek. A tutaj jest też ten sklepik. Coś mają innego? Nie, wszystko to samo mają. Dobra. A jeszcze tak informacyjnie jest nabór do klubu Shinshila Cats. Przepraszam, bo po prostu nie umiem jeszcze tego wymawiać. Czyli szynszylowe koty, albo jak to woli, szynszyle i koty. I to jest klub nasz z Adri. Zapraszamy, jeżeli ktoś chce dołączyć do naszego klubu. Oczywiście zrobimy nabór, nagramy nabór, ale jeżeli ktoś chce, to już proszę pisać i wtedy widzimy się już tak jakby w klubie. No i ten klub jest nowy, więc mam nowe pomysły i całkiem, wiecie, nowe zwyczaje i mamy ogólnie bardzo fajne i świeże pomysły na klub. Mamy już kilkanaście osób, ale ciągle dochodzą nowe i zapraszamy. A jeśli chodzi tak pokrótce, co oferujemy, to klubowego YouTube'a, klubowego Skype'a, może pomyślę nad klubowym Face'em albo blogiem. No i to tyle, co my mamy do zaoferowania. No i oczywiście rajdy, pikniki, urodziny,
te parady jakieś różne, wyścigi wspólne trenowanie konia, pikniki i zabawy różne, na przykład w owoc, w dzikie konie. No naprawdę dużo rzeczy. Więc zapraszamy, naprawdę bardzo zapraszamy serdecznie. Tak, ja tutaj sobie na chwilkę zrobię cięcie i do Was wracam. Okej, już jestem i możemy szukać jajek dalej. Rozgadałam się o tym klubie, wiem, ale po prostu naprawdę to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze, wiecie, tam ofertę naszą klubu, ale to takie podstawowe jakby rzeczy, co powinniście wiedzieć. No i przyjmujemy od 10 levela, czyli myślę, że tak akurat. Klub dla Star Rider oczywiście. No i ogólnie nie ma takich, nie wiem, dużych wymagań, jeśli chodzi o osoby, które mogą dołączyć do tego klubu. Ważne, żeby był Star Rider. No, czy są wyjątki, nie? Star Rider, 10 level. Myślę, że tyle starczy. No. No i może w miarę osoba lubiąca koty czy szynszyle, ale wiecie, nie jest wymagane. I tego jajka nie mogę znaleźć. Niestety. O, mam. Dobra. Ogólnie są straszne lagi coś u mnie. Praktycznie nic nie widzę. Może na filmiku tak tego nie widać, ale no, są spore, niestety, lagi. Sporawe. No, niestety. No i gdzie jest to ostatnie jajko? No, przedłuża mi się odcinek, panie króliczku. Schowałeś te jajka tak, że normalnie już nie możemy pójść dalej, tylko szukać. Może on będzie w sali klubowej. Nie wiem, mam nadzieję przynajmniej taką. Wpadło mi na pomysł, ale w sumie nie, bo osoby, które nie mają klubu, to jakby znalazły to jajko. Nie, to nie może być w sali klubowej. On na pewno jest. Ale może być w tym. Jeszcze się tu rozejrzę szybko, ale wątpię, żeby to było w sali. Nie, tutaj jest ta. Do bilarda, tutaj jest konik na patyku. Tu. Co jest? Tutaj są jakieś narzędzia. Czyli nie ma. A na pięterkach? A nie, tutaj nie ma gdzie być. Nie ma gdzie być. Nie ma miejsca, żeby było po prostu. A jeśli chodzi o moje pozostałe serie, to zostaje powrót do przeszłości i będę nagrywać teraz The Sims 3, ale to wiecie tak. Od czasu do czasu, żeby się skupiać głównie na SSO, planuję włączyć też Alicję Online, ale to zależy od tego, czy będzie mi się chciało i czy wy będziecie chcieć i ogólnie muszę jeszcze podszkolić się dobrze w tej grze. Ale to fajnie wygląda, jakbym chodziła po. O, gdzieś chodzę wyżej, chodzę wyżej. A, no i już po widoku. No. A jeżeli chodzi o serial, to będzie bardzo rzadko, bardzo rzadko, gdyż chcę, żeby był dopracowany jak najbardziej.
No tutaj to raczej nie ma jajka. W ogóle nie wiem skąd pomysł, żebym się tu zapuściła. Oj, Madzia, Madzia. Dobra, myślałam, że się zabiję i mnie przetransportuje do stajni, ale na szczęście nic takiego się nie stało. Dobra. No, czyli... Gdzie są te jajka? Naprawdę, tutaj musi być coś. Jest. No, ale jeszcze jedno. No, nie mogę. Czemu? Jeju. Ja tak bardzo lubię szukać pisanek, ale o to tutaj zaczyna mnie to doprowadzać do szału, naprawdę. Zaczyna mnie to doprowadzać do szału. Może w sklepie jest. Chociaż ja takie kryjówki szukam, a to pewnie będzie na ławce leżało, czy gdzieś, gdzie w ogóle nie trzeba wysiłku. A ja szukam, bo no nie ma. Ale jest Anna. Jest Anna, którą niedługo uwolnimy na obrazu. Na obrazie. Został po niej tylko obraz. Niestety. Ale to jest takie straszne. Anna chyba już z 2 lata tam w tej Pandorii i nie możemy jej uwolnić. Ale ogólnie była zapowiedź fabuły, z czego się bardzo cieszę. I jestem bardzo podekscytowana, że będzie ta fabuła, bo jednak, nie ukrywajmy, nie było jej ponoć 2 lata, bo nie gram od tego czasu jeszcze, więc nie wiem dokładnie, ale ponoć 2 lata jej nie było. Bo był ten zwiastun tej fabuły i zauważyłam też, że tydzień temu, jak była ta aktualizacja, wiecie, co było tydzień temu? Haflingerami, no. Pamiętam, jak była ta aktualizacja z Haflingerami, to Alex przeniosła się, że tak powiem, Game Masterzy przenieśli ją z centrum jeździeckiego Srebrnej Polany do tego miejsca, gdzie był ten kamień runiczny, gdzie mieliśmy z nim zadania, więc podejrzewam, że cała fabuła będzie się zaczynać od tego, że wrócimy do tej Alex. No i będziemy chyba robić te pomiary tych kamieni i wiecie, to wszystko. Bo ona normalnie tam stoi przy tym kamieniu, a nie było jej tam wcześniej. Bo mogę wam potwierdzić, że była w tym winiarni stała cały czas, a teraz została przeniesiona koło tego kamienia. Więc coś się ruszyło już w sprawie fabuły i prawdopodobnie ona przeszła już tłumaczenie i będzie dodana do gry za tydzień, czyli w następnej aktualizacji środowej. Bo było na zapowiedzi zresztą, że będzie... w kwietniu, jak się nie mylę. A kwiecień mamy teraz, więc będzie za tydzień. Przynajmniej takie moje rozumowanie jest, ale... Nie no, tak myślę, że będzie. Ale nie wiem, bo nie wiem, nie było mnie, kiedy dodawali ostatnie zadania z fabułą. Nie grałam jeszcze wtedy. I nie wiem, ile trwa taka aktualizacja. Prawdopodobnie będzie trwała długo, gdyż jest to taki naprawdę masywny ciąg zadań. I będzie to trwało jak dodawanie koni albo stajni. Tak słyszałam. Bo tam, wiecie, dużo jest tego megabajtów tych i pamięci to zżera dużo. Więc dużo plików też się musi przegrać i zaktualizować. Więc ta aktualizacja na pewno będzie długo trwała. Bo słyszałam, że mają być efekty specjalne. Znaczy nie, no nie wiecie, że nie jak w kinie w 3D, ale no takie wiecie, jak to Aiden, że tam magia szczela i coś takiego, no rozumiecie. Mam nadzieję, że rozumiecie.
Nie no, nie mogę znaleźć tego jajka. Ja się chyba połączę z wami z powrotem, jak znajdę. Bo po prostu mnie to dobija. Nie ma tego jajka, nie ma już. Chyba z 10 minut go szukam. Dobra, wracam do was, jak je znajdę, to wredne jajko. No i się okazało, że nie musiałam wcale długo szukać, bo właściwie tyle, co się rozłączyłam z wami, to już to jajko zauważyłam. Więc dobra, mamy jajko, mamy wszystkie jajka i pędzimy do Felixa. Okej. Okay. To było szybkie. Myślisz, że to nie było za trudne? Może. No, było trochę za trudne, ale... Znaczy... Wiesz, jak się pytasz, tak, no to jak, kto, co, dostałam jajka, które sobie nawet nie wsadzę do torby, tylko sobie je mam zjeść chyba, co? I jeszcze pisało, że dostałam dwa, dostałam jedno. Widzicie? Felix to oszust, niestety. Okej, było cięcie, bo nie chciałam was obciążać tym całym moim jechaniem, bo i tak jajko wredne nam zabrało połowę całego odcinka. I no nie, i prom mi uciekł, a chciałam jechać po kotka, zobaczyć, kupić. No dobra, nie będę już dawać cięć, bo cięcie za cięciem, to wiecie, później się źle składa ten odcinek. Poczekamy tu sobie cierpliwie i poopowiadamy. Ogólnie może jakie byście chcieli koty albo zwierzaki do torby? Ja na pierwszym miejscu bardzo bym chciała szynszylę do torby. Na drugim miejscu chciałabym świnkę morską do torby, bądź chomiczka. Trzecie miejsce to jaszczurka do torby. Ja kocham jaszczurki, więc jak najbardziej myślę, że to by było dla mnie idealne rozwiązanie, no ale nie każdy lubi, więc wiecie. Króliczek jest do torby i to jest bardzo fajne, tylko mógłby być jakiś taki trochę odnowiony, jak te kotki u Frei. One są właśnie takie odnowione i one są fajne, fajniejsze. Nie wiem, mógłby być, nie wiem, jakiś jeżyk do torby. Jak było to zadanie z jeżykami, to mogłoby być tak, że się odblokowuje i nagrodę dostaje jeżyka do torby. No. Nie wiem, co mogłoby być jeszcze. W sumie jak tak się zagłębię, to tak najbardziej fajnie by było, gdyby to były gryzonie. No i jak więcej kotków na pewno. Przynajmniej dla mnie, różne kolory takie. Ale żeby wyglądały jak te kotki Frei, a nie te, wiecie, normalne. Może, nie wiem, taki szaro-biały kotek. Bo ten mi się podoba z tymi brązowymi znaczeniami, ten biały u Frei. On jest taki śliczny i on tak przypomina moją mogiełkę, że po prostu szok. Uwielbiam go w torbie ze sobą nosić. Mam tu torbę przygotowaną specjalnie do tego nowego kotka, który jest przesłodki i wyglądany jak mój klakierek, czyli mój czwarty kotek. Ma taki język na wierzchu, słodki, jest taki czarniusi. I jedno oko takie, drugie ma, jedno takie, drugie takie i języczek na wierzchu. Dobra, przytnę to i widzimy się, jak już dojadę. Jesteśmy na miejscu i pędzimy po kotka, bo już się nie mogę doczekać. Jest taki słodziutki, jeszcze w trakcie ładowania popatrzyłam na jego minkę i na jego wygląd. I po prostu stwierdziłam, że jest za słodki, żeby go nie kupić. No. I tego kotka też reklamowali wcześniej na Instagramie, że on pojawi się u Frei, znaczy, że w ogóle się pojawi w grze, czego się bardzo cieszę i żeby w przyszłości robili więcej tych aktualizacji ze zwierzakami, bo naprawdę nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest taki szczegół, który jednak jest bardzo przydatny w grze i taki uśmieszek daje. Okej, mamy te kociaki słodkie. Co? Nie, 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 czemu, czemu, czemu mi nie stać z tarkońcą? No nie,
Nie. I tak fajnie się nazywa. Samooki się nazywa. Ale ból. No nie, nie wytrzymam. Dobra, wiecie co zrobię? Ja sobie chyba doładuję te starkońce. Akurat tylko na tego kotka sobie doładuję. Ale za ten czas chciałabym wam pokazać, jak pięknie tutaj wygląda stajnia Jorvik. Bo byłam tutaj już wcześniej i normalnie... O, jajko wielkanocne! Jaju, gdzie jesteś? Jaju. W tą stronę? Gdzieś tutaj będzie między kamieniami pewnie. Nie, opuszczasz teren zawierający złote jajko wielkanocne. No fajnie, to by było takie zakończenie, fajne odcinka, jakbyśmy znaleźli złote jajo, chociaż jedno. Okej. I ono będzie gdzieś tu. Ale podobno każdy ma gdzie indziej i podobno co dzień się te jajka zmieniają. Zmieniają swoje miejsca, więc nie sugerujcie się tym, że ja tutaj to jajko miałam, bo wy możecie mieć zupełnie gdzie indziej. Tylko najpierw je muszę znaleźć. Co znowu zabierze nam całe 8 minut odcinka pewnie. Albo i więcej. I opuszczam teren. To on musi być gdzieś tu, ale przecież nie ma tu żadnego takiego zakamarka, gdzie on by się mógł skryć i ja bym go nie zauważyła. Nie wiem. Może tutaj tak bokiem przejdziemy, może tutaj będzie. Tylko pewnie tu spadnę, ale może warto zaryzykować. Dobra, trzymam się jakoś. Nie, nie ma tu. Może za tym drzewem? One są małe, czy raczej takie duże? Nie, nie ma ani małego, ani dużego. Dobra, to tutaj wykręcę. Nie, no wiecie, jakie są jajka? Te złote? Są takie małe jak reszta, tylko po prostu żółte, czy jakieś mega większe i nie wiem, jakieś połyskujące? Takie, one się świeci, czy ma wykrzyknik jakiś? Czy co? Okej, małe cięcie było, bo moi kochani, doładowałam sobie starkońsy i właśnie, i kupiłam sobie tego kotka, oto. Ślicznego, małego kociurka, którego nazywam klakier. Okej, i kupiłam sobie tego kotka i właśnie zauważyłam tutaj, że jest to złote jajko, którego szukaliśmy i ja odpuściłam jego szukanie, poszłam sobie doładować i później pomyślałam sobie, że fajnie będzie jak to jajo znajdę. Więc tak, bierzemy sobie to jajo i tak. Ale fajnie poszły te piórka takie. No i jednak jak... No i taką bluzeczkę dostaliśmy. Jednak jak ja myślałam, to jajo jest takie wyróżniające się, jest takie duże. Co też jest fajne, bo będzie łatwo go szukać. Na przykład jak duszki były też duże, czy te listy były nawet spore, no to naprawdę będzie łatwiej go szukać, niż jeżeli takiego malutkiego, maluteńkiego jajeczka. Dobra, ja będę się pomału z wami kończyć, bo... Z wami kończyć, Boże, z wami żegnać. Tutaj tylko w jednym z ładnych takich ozdóbek stajni Jorvik przy Kucnem. I tak, mamy złote jajko, mamy poszukiwanie jajek załatwione, mamy zadania zrobione, oczywiście nie wszystkie. I żegnam się z wami, do zobaczenia w następnym odcinku. Mamy kotka, więc jest super i cześć. No i takie cięcie było, bo nieplanowane kolejne nagrywanie. Jestem w trakcie wyścigu i zauważyłam po drodze jajko. Nie mogę na niego kliknąć, bo jak już wspominałam, trenuję mojego konia i byłam w trakcie wyścigu, ale to już naprawdę koniec. Do zobaczenia i cześć.